Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z The Order 1886. Izzy odpoczywa sobie tutaj po dość ciężkiej ostatniej walce z jednym z lykanów. Nie wiem, czy to określili go mianem chyba starszy, jeżeli się nie pomyliłem i jeżeli faktycznie to o niego chodziło. Co ci rebelianci knują? No właśnie, a teraz mamy przeszukać ich kryjówkę, rebeliantów oczywiście, i dowiedzieć się, co tutaj się dzieje. Zobaczmy drugą stronę. 1858. To nam się nie klei. Tutaj z kolei co? Nic. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy jeszcze jakieś dwie rzeczy. Byka z ładunku Agamemnona. Wszystko ma trafić do Ameryk. Z drugiej strony nic. Tutaj też nic. Coś mówiłeś londyńskie, co? Tutaj? No tutaj raczej chyba nic nie natrafiła, dlatego żeby były otwarte te drzwi. Okej. Pięknie. Nagranie jest jedno, dobra. Jakbym jeszcze mógł je wziąć. Super. Skrzynia, której znajdziemy co? Mam nadzieję, że to czego szukamy. Nie, też kolejne nagranie audio chyba. Z tego co widzę. Tak, anarchiści. Mundury kompanii. Bez oznaczeń na mankietach. To na pewno to. O to jej chodziło? Hey. Co wejdź Percivalu? Gdzie? Gdzie, jakie wejdź Percivalu? Ja w Percivalu żadnego nie widziałem. Nikt nie pukał. Chyba, że faktycznie coś puka w tym momencie. A komuś otworzyć? Ktoś puka. Ta gra potrafi być czasami przeraża... O, siemanko. Coś tu robił chyba... Nie za bardzo kumam, czy te takie tupanie i skrzypienie podłóg to jest właśnie związane z otwieraniem tych szafek, ale chyba tak, bo tylko i wyłącznie wtedy się to pojawia. Co jest, Izzy? Co się dzieje? Wiem, że boli. Pomogę ci. Znaczy, jeżeli ma... Jeżeli to, co myślałem... Zacząłem się już martwić. Galahadzie, gdzieś ty się podziewał? Percivalu, chyba jednak mamy problem. Co jest? Najpierw wezwij Nicole. Potrzebujemy broni. Rebelianci zamienili oddział psychiatryczny w kryjówkę i niestety bazę wypadową. Kompania Zjednoczonych Indii może być w niebezpieczeństwie. Lord Hastings. Jeżeli się potwierdzi to, co myślałem, to nie powinniśmy jej nosić. Zapewniam cię, że nic mi nie jest. Czy trzeba zawiadomić radę? Zapewniam cię, Grey, że czuję się świetnie. Czy kiedykolwiek posłuchasz mojej rady, Izzy? Znasz odpowiedź na to pytanie. Mój ojciec musiałby najpierw wyrazić zgodę. Galahad, przyjacielu! Markizie, przestał się pan mną interesować. Ach, mademoiselle, nigdy nie wątpiłem w to, że pokona pani tych plugawców. Lecz pani rycerz wraca na tarczy. Nikomu o tym ani słowa, rozumiesz? Wedle życzenia, to duże ryzyko.
A nie mówiłem mysie? Zaczynaliśmy tracić nadzieję. Mieliśmy drobne kłopoty. Chodź, mamy mało czasu. Sir. To dla ciebie, jak prosiłeś. Powinno działać prawidłowo. Dzięki, Nicola. A druga broń? A, tak. Jesteś niezastąpiony. Percival, jest twój. Może się przydać. Agamemnona, gdzie teraz jest? Już wyruszył. Jest w drodze do Portsmouth, ostatniego przystanku przed Ameryką. A ochrona na pokładzie? Czy oni wiedzą o rebeliantach? Spiskowcy mogli już przeniknąć w szeregi strażników. Musimy załatwić tę sprawę dyskretnie. Musimy powiadomić Radę o tej sytuacji. Nie mamy czasu, by czekać na zgodę Rady. Wsiądziemy na ten statek. Jak to zrobimy, mon général? Statek już leci. To proste. W rzeczy samej. Argus 5! Już jesteśmy! Przyjąłem cię, Percivalu. Argus 5 wycofuje się, lecz jest gotowy udzielić wsparcia. Potwierdzam! Dziękujemy za podrzucenie. Powodzenia, bez odbioru. I to ma być proste rozwiązanie? Wszyscy są bezpieczni. Ruszamy na twój znak. Chodźmy! No to będzie ciekawie i grubo. Igraine! Lafayette! To nie jest bezpieczne, ale okej. Okay. Przynajmniej bardzo fajne będą widoki. Znaczy możemy sobie tutaj pooglądać troszkę. Przyjaciele. Już się poddajesz, Markizie? Na pozycji! Markiz się nigdy nie poddaje, a zwłaszcza nigdy tego nie przyzna chyba przed tobą, co? Osłaniam cię! Zawsze chciałem tak się opuścić po linii, tak cyk. I do tyłu, i na dół. I cyk. Jeszcze raz. I zaraz powinniśmy być chyba na dole, co? Swoją drogą, ciekawe czy jeszcze takie sterowce, nie? Bo to jest sterowiec. Latałoby po niebie u nas gdzieś kiedyś. To jest w ogóle, że takie coś kiedyś latało faktycznie. To był hit. Te czasy, gdy wszystko było wynajdywane, nowości, kurde, zafascynowanie tym. Szybko! Do środka! Teraz już wszystko mama, jedyne co może być do odkrycia to kurde zrobienie nowego programu albo... Nie wiem, nic już nas nie zachwyca tak naprawdę chyba z nowości, które mogą zostać wynalezione. Ukryjcie broń. Lafayette, Galahad, przejmijcie obaj kokpit. Po cichu. Tak jest. Izabel idzie ze mną na zwiad. Trzeba sprawdzić, co słychać u gości. Naprawdę, nie mam się w co ubrać. Muszę sobie coś kupić. Co mamy robić, Messie? To, co trzeba. Nie ma czasu na demaskowanie spiskowców wśród strażników. Znowu działamy bez wsparcia. To prawda. Poza tym pamiętajmy, że przejmujemy flagową jednostkę kompanii. Pytania? No to w drogę. Sebastian. Muszę spytać, z kim rozmawiałeś w Mayfair i Whitechapel? Starzec. Długa historia. Opowiem ci ją w odpowiednim czasie. Na razie wciąż szukam odpowiedzi. Ufam, że wiesz, co robisz. Twoja samowola zaczyna drażnić Radę. Zakon się zmienił, Graysonie. Tak. Wspominałeś już o tym. Cierpliwości, druhu. Cierpliwości. Tylko wiecie, co mam cały czas w głowie? Pamiętaj, po cichu. Wiecie, co mam cały Marcizie. Czas w głowie? To, że... Mademoiselle, ma pani moje całkowite zapewnienie. Będę milczał jak grób. Wiemy, że w przyszłości wszyscy zwrócą się przeciwko nam. Czekać na mój znak. To jest takie troszeczkę... Nie wiem, czy warto byśmy to wiedzieli. Szybko! Na początku. Teraz cały czas jesteśmy podejrzliwi w stosunku do wszystkich z naszej ekipy, nie? No.
Jeszcze nie bardzo. Chodź. Zabezpieczcie kokpit. No go. Na rozkazy. Go, go. Tędy, monsieur. Go, go. Nieważne. Moim zdaniem, ludzie żołnierze nie powinni latać w maszynach. Zresztą co mnie to... Dobrze. Strażnicy nie zauważyli, jak weszliśmy. Pójdę się na zmianę. Idę na stanowisko. Zamek magnetyczny. Gdzieś tu musi być panel. Tutaj. Mówią, że i dobrze, że dostaliśmy to od śmiertelna pułapka Tesli. I teraz mamy tak. Cyk. Cyk. Pięknie. Ha? Co do... To coś dla mechanika, nie strażnika. Czym ja się martwię? Najlepszy okręt, kpina. Voilà. Galahadzie, Lafayette. Straż kompanii otworzyła ogień w naszym kierunku. W razie potrzeby nie pozostańcie im dłużni. Okej. Okay. Czyli strzelać bez... potwierdzenia. Okej. Okay. Tylko, tak, niektórzy są dobrzy, a niektórzy rebelianci, no. Co się stało z tym cholestem? Podejść do niego? Bezładnie po cichu, strażniku. Obezwładnij czy wyeliminuj, tam było napisane? No nic. W imieniu kampanii Zjednoczonych. A, nie tutaj. Witamy na pokładzie Agamemnon. Wyruszamy z Londynu. Ładnie się nazywa. Agamemnon. Później przeprawimy się przez Atlantyk, by dotrzeć do portu docelowego, czyli Lakehurst w stanie New Jersey. Nie tutaj. Szacowany czas podróży. Ochrona, zgłoście się. Niech ktoś sprawdzi, czy ładunek jest zabezpieczony. Tutaj też, nie? Aha, to tu. Jestem za tobą, Messie. Widzę trzech w kokpicie. Strażnik może stanowić problem. Musimy improwizować. Czyli szybka akcja. No, 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 go, go, go za nim. Przejmiemy kokpit, to będziemy mieli już wszystko tak naprawdę. Bez nerwów, następny przystanek Portsmouth, później spokojny kilkudniowy przelot do Ameryki. Granat dymny? Dymny. Tak. Na twój znak. Już. Trzy, w ładowni dwa, czuję, że jesteśmy w powietrzu. Jeden. Ale tutaj... Kaboom! Przejmujemy ten statek w imię wolności. Percivalu, przejęliśmy kokpit. Lafayette zostanie przy sterze. Jak sytuacja? Lord Hastings jest przy sali balowej, za waszą pozycją. Znajdziemy go. Śpieszcie do nas. Przyjąłem. Odezwę się, jak zrobię rekonesans. Pamiętaj, tylko nie zaszalej z rumplem. Proszę się nie martwić. Co to jest rumpel? Bo szczerze, to naprawdę nie wiem. Musiałbym sprawdzić w Google. Dotrzyj niepostrzeżenie do sali balowej. Niepostrzeżenie, tak? Czyli pewnie jak nas wykryją, to będzie pozamiatane, ale faktycznie wszystkie cholera, zmagania... Babe. Dlaczego on nigdy nie zamyka drzwi do centrum łączności? To jest jedno wielkie... widowisko i filmowość. Powiem wam szczerze... Pyk! Tylko gdzie jest ta sala? Ja bym bardzo... A, tam. Zamek do otwarcia. Kurde, bardzo mi się podoba ten motyw tutaj drgania tego pada i wszystkiego. Okej, okay, mamy jeden, mamy drugi, mamy trzy. Oj, nie, jednak trzeciego nie mamy. Trzeci, dobra.
open. Muszę przez tych dwóch panów przejść, kurde. Kompania rozstawiła strzelców wyborowych w Blackwall. Da mi się niepostrzeżenie? A, tam. Ktoś tutaj przed chwilą przeszedł, nie? Widziałem but. Kurde, idzie tu. No idźże stąd. Czy pozostali są na miejscu? Tak. Nasz Lord Hastings nie jest zbyt rozgarnięty. Sporo ich tutaj. Żeby dostać się tam niepostrzeżenie, to naprawdę będzie dosyć dużo zabawy z nimi chyba. Tędy? Nie. Zamknięte, dobra. Jest i chyba sala balowa. Ładnie to wygląda, więc pewnie tutaj. I że tyle żelastwa unosi się w powietrzu, nie? Tak samo jak samoloty. To był kiedyś hit. Percivalu, mamy mały problem. Lucan jest na pokładzie. Mój brat? Co tu robi dowódca rycerza? Wygląda na to, że wszystko idzie gładko. Tak, sir Lucanie. Bardzo gładko. Niedługo czuwujemy w Portmouth. Istotnie. A potem Ameryka. Cholera! Miał eskortować lordów do granicy. Trzeba mu wszystko powiedzieć. I zaalarmować agenta? Galahad ma rację. Ale ser nie lubi być wykluczany. Później będziemy się martwić. Może się nam przydać, jeśli będzie taka potrzeba. Wykonajmy plan. Przyjąłem. Dam znać, jak będę na pozycji. Coraz bardziej mi tu śmierdzi spiskiem jakimś. No i co? Nie mówcie tylko, że ze snajperki będę musiał kogoś zlikwidować tutaj. Tłumik! No proszę. Na pozycji. Nie strzelaj, dopóki nie potwierdzimy celu. Potwierdzam wstrzymanie ognia. Rebelianci ukradli mundury strażników. Strażnicy z Whitechapel nie mieli naszywek na ramionach. Istotnie, raportuj do mnie. Nie mają naszywek na ramionach. Brak naszywki. Percivalu, mamy rebelianta na parterze. Zrozumiałem. Szukaj dalej. Tutaj chyba ten też był. Obróć się, bo nie widzę. Obrócisz się? No. Ten ma naszywkę, dobra. Jest naszywka. Strażnik przy Hastingsie jest w porządku. Świetnie. Sprawdź pozostałych. Tu jeszcze na piętrze ktoś jest. Nie widzę naszywki. No zaraz powinien się obrócić, co? Cholera, brak naszywki. Dobra, czyli kolejny bez naszywki. Nie jest rebeliant. Przyjąłem. Sprawdź wszystkich. Kolejny bez naszywki, czyli mamy dwóch bez naszywek. Na pewno rebeliantów. Jeszcze mamy kogoś tutaj na piętrach? Naszywka. A ten przy... Dobra. Percivalu, na schodach jest prawdziwy strażnik.
Czyli dwóch na dwóch. Szukaj dalej. Ten dwóch na dwóch. Dobrze. I tyle. Eliminuj zagrożenie. Przyjąłem. Czyli dwóch muszę zlikwidować, tak? Jeden na górze. Jeden tutaj. Nie wiem, czy to będzie takie proste, ale najpierw zacznijmy od tego na samej górze, co? Jeden załatwiony. Został jeden. Lucan! Rebelianci! Wyprowadź Hastingsa! Zabierzcie go stąd! Hastings uciekł! Potrzebuje wsparcia! Przechodzimy do planu B! Percivalu, cel usunięty! Atak rebeliantów! Potrzebne wsparcie! Tak jest! Zaraz tam będziemy! A tymczasem... Widzę, skąd nacierają! Za wszelką cenę musisz ich powstrzymać! Gdzie jest? Dobra, tylko na chwileczkę się zatrzymajcie, będę wdzięczny. Dobra, jest jeden out. Auć. Skąd? Cholera! Jeden out. Będę osłaniać. Jeden out. Dobra. Góra. Tracimy ludzi. Uważaj na siebie. Pięknie. Przydałyby się jednak te posiłki. Nie powiem, że nie. Ach! Ostatni nabój. Jedni się zbliżają tutaj na balkonie. Trzeba ich zlikwidować. Przemieścił się. A, gdzie jest? Na balkonie już nikogo nie widzę. Zeszli chyba na dół, nie? Pięknie. Niech to szlak. Cholerny snajper! I został chyba jeszcze ostatni, gdzieś tam. A, nie, jednak. Kurde. Kurde, nie wystawiają głowy, no nie wierzę. Dobra, przybliżmy sobie jeszcze bardziej. Na tego poluję cały czas, no. Panie, że wystaw głowę. Jest, mam cię. Góra? Nic nie widzę na górze. No ale tutaj tylko ręka mu wystaje. W takim razie mogę się przemieścić, nie? No, granat. Ktoś jeszcze na dole oprócz tej wystającej ręki? Chyba nie. Podejdę tam sobie bliżej. Wow! Szaleńcy! Broń zapalna na statku powietrznym. To faktycznie może być dość problematyczne, nie? Dobra, tutaj w pobliżu nie ma nikogo oprócz tych dwóch tam, ale to mógłbym rzucić im tam granat. Ale to jest tylko dymny, nie? Niestety. Ale co mi po granacie dymnym? Oh shit. Fuck. To też dymny. Góra. Na górze ten jeden gość z granatem był. Gdzie jest? No fuck you z tą ręką, idźże stąd. Czy on kogoś za plecami? Dobra, gość z granatem padł. Cholera, dajcie amunicję! Galahadzie, napotkaliśmy bardzo silny opór. Ilu ich tu jest, do cholery? Już chyba wszyscy, tak mi się przynajmniej wydaje, a bo mam taką nadzieję, bo naprawdę ich tu sporo było. Dobra, koniec. Skąd wychodzą rebelianci? W takim razie tylko na górę muszę gdzieś znaleźć schody. Schody, tędy. Przyjaciele, straż została postawiona w stan gotowości. Gdy nie dojdzie, mogą strzelać bez rozkazu. Jakim cudem on mnie nie zaatakował? Ale w frajer.
No dobra, nie pozwól, by rebelianci dostali się do holu. No bardzo fajnie, tylko... Co, został mi w takim razie jeden rebeliant gdzieś, którego nie ubiłem i co? A nic. Co to było do cholery? Przy przednim silniku wybuchła bomba! Odwrót! Wszyscy, już! Tak jest! Ty! Uwaga! Na pokładzie jest przywódczyni rebeliantów! To ta kobieta z Whitechapel! Ścigam ją! Ona nie może uciec! Nie może uciec? No to spokojnie, zaraz postaram się... Mamy sytuację awaryjną. Przekręci rebeliant! Mam dojechać. Sytuację awaryjną. Pasażerowie muszą się udać do szalup ratunkowych. Percivalu! Schwytałam rebelianta! Dobrze. A rebeliantkę, tą przywódczyni? To przywódczyni nie? Nie bardzo? No dobra, w takim razie sam postaram się ją złapać. Tylko którędy? Prawa furta uległa uszkodzeniu. Zespoły ratunkowe to B12 i B13. Dymny? Oby tylko nikt nie podpalił, bo będzie problem. Albo mnie zaskoczy. Cholera! Percivalu, zgubiłem cel. Kontynuuję pościg. Nie! Pędź do szalup! Mamy większy problem. Rebelianci mają drugą bombę. Cholera! Dobra, zaraz będę. Druga bomba na sterowcu to faktycznie może być To jest problem. Jakaś paranoja! Ale sterze, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć! Wasza misja w Whitechapel miała być tajna! A ja tymczasem dowiaduję się o rozlicznych ofiarach i zniszczeniu szpitala miejskiego! I jeszcze to! Obstaję przy swoim zdaniu. Biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko, co się zdarzy. Sebastianie! Zrozum, że nie będę w stanie cię uchronić przed gniewem lorda kanclerza czy zakonu. Twój ojciec zrozumie. Teraz musimy znaleźć drugą bombę, nim nastąpi detonacja. A, drodzy rycerze, zapraszam. Musimy uciekać, zanim będzie gorzej. Sir Lucan pana eskortuje i wszystkim się zajmie. Kontynuujmy pościg. Oczywiście ta sytuacja dotyczy nas wszystkich. Chyba nie macie zamiaru zostać na pokładzie. Dołączymy do pana tak szybko, jak się da. Izzy, zajmij się nimi i idź do kokpitu. Nie, idę z tobą. Izzy, znajdź Lafayette'a i uciekajcie stąd. Ja... Twój brat powierzył mi ciebie pod opiekę. Zrób to. Dla mnie. Potrzebujemy broni. Obok jest magazyn. Zabierzemy broń strażników. Okej. Okay. Chyba zostaliśmy tylko my, tak? Znajdź sabotażystów. Ale to już w następnym odcinku, także dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.